Identyfikator podmiotu SCP-666-J. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Personel klasy D i dr Gerald to jedyne osoby dozwolone do kontaktu z pojazdem, który pilotuje bądź będzie pilotować dr Gerald. Proszę przygotować worki na ciała w liczbie równej ilości pasażerów takiego pojazdu oprócz niego. Dodatkowo, jeżeli dr Gerald będzie podróżować przez tereny zamieszkałe bądź inne potencjalnie groźne środowiska, np. elektrownia atomowa bądź zakład oczyszczenia chemicznego, przygotowane muszą być ekipy pomocy medycznej w pełnej gotowości. Opis. Wszystkie jednostki, które znajdują się na pokładzie dowolnego pojazdu lub formy transportu kontrolowanej w dowolny sposób, bezpośrednio przez doktora Geralda, na pewno umrą. Testy wykazały, że nawet ci, którzy uciekną z pojazdu, który on prowadzi, są skazani na zagładę. Zazwyczaj padają ofiarą innego poruszającego się pojazdu w ciągu paru minut. Co niezwykłe, dr Gerald zawsze wychodzi bez szwanku z każdego horroru, do jakiego doprowadzi pojazd. Dodatkowo, każdy potencjalnie groźny obiekt staje się nawet bardziej niebezpieczny, kiedy dr Gerald prowadzi pojazd w ogólnie rozumianej bliskości. Noże przebijają materiały, na które normalnie nie pozwoliłaby ich ostrość. Cysterny z normalnie niegroźnymi olejami stają się ruchomymi bombami, które eksplodują przy najlżejszym dotyku. Budynki tracą swoją integralną trwałość, a piesi zdają się zatracać wszystkie formy zdroworozsądkowej ostrożności, rzucając się prosto na jego drogę. Zwykła przejażdżka rowerem może doprowadzić do zniszczeń porównywalnych do przejścia tornada o mocy T3 w skali Toro. Dodatek 666-1. Dr Gerald nigdy nie może znaleźć się bliżej niż 25 metrów od SCP-462. Dodatek 666-2. Tworzone są plany zbudowania pojazdu zdolnego do utrzymania SCP-682 wystarczająco długo, aby dr Gerald mógł nim pokierować. Zdjęciowa dokumentacja normalnych właściwości SCP-666-J. Dr Gerald otrzymał polecenie pokierowania zwykłego autobusu szkolnego pełnego personelu klasy D do najbliższego ośrodka. W jakiś sposób udało mu się trafić na Demolition Derby. Jak na Boga udało mu się tego dokonać zasilanym elektrycznie Segwayem? Skutki jazdy doktora Geralda przez miasto na motorowerze. Grupa badawcza wysnuła teorię, że łyżwo-rolki można uznać technicznie za pojazd. Sprawdziliśmy ich hipotezę, pozwalając Geraldowi pojeździć w nich w sztabie Oria w Teheramie. Mieli rację. 10.07. 15 marca. 2000. Przybliżona prędkość 4000 km na godzinę. 10.11. 15 marca 2000. Liczba ofiar. Posiadamy ten kawałek ziemi. Na wypadek znalezienia pojazdu SCP, który miałby zostać zniszczony. Całkowicie przypadkowo jest też to jedyne miejsce, gdzie dr Gerald może jeździć czymkolwiek bez uprzedniego uzyskania zgody.